Siema, siema, cześć, cześć, jestem rady, że dzisiaj witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Trybu Trudnego. I słuchajcie, w ostatnim odcinku szło mi bardzo dobrze. Co chwilę leciały mi kontrakty, naprawdę super, super. Poprzedni odcinek to po prostu kontrakty jeden za drugim leciały. No i teraz nie wiem, czy w tym odcinku będzie tak dobrze, ale dalej oczywiście Kolumbia Brytyjska. Tu mam w ogóle wieżę obserwacyjną do zrobienia. Tak się zastanawiam, co tutaj. Tu widzę, że po drodze mam. Wiecie co, bo ja tak cały czas robię kontrakty. Tu mam w ogóle jeszcze wieże obserwacyjne niezrobione. Tu mam most niezrobiony, jeden, drugi, tutaj też. Może by tak zrobić tutaj most? Zaraz zobaczymy. Daniel do obserwatorium. Nie, to są wszystko czasówki. No ewidentnie musiałbym tam pojechać. Musiałbym tam pojechać, dlatego to jest na drugim końcu mapy. Dlatego może ja sobie tu do stacji podjadę i sobie ze stacji wezmę jakiś kontrakcik. A oczywiście kierownica jest, shifter jest, przed nagrywaniem tego odcinka podłączyłem. Może być czasami jak się włączy force feedback, to będzie latać troszkę kamera. Może tak być. Może tak być, bo, no bo mam tutaj kierownicę do biurka podłączoną i z pewnością. Za niedługo też, słuchajcie, wyjdzie Forza Motorsport 8. Więc tam na pewno też będę na kierownicy jeździć. Akurat bez shiftera Forza Motorsport raczej na łopatkach będę jeździć. Ale... O, już czuję, jak mi tutaj stuka force feedback. Ale z pewnością będzie tak, że jak będę gdzieś tam się ścigać, to będzie latać sobie kamera. Oj, ten jest super, świetna ciężarówka, jak ja ją lubię. Co prawda na fazie 11 nie dopatrzyłem się, żeby miała update do silnika, ale i tak, słuchajcie, na poprzednim live'ie jak jechałem, to no świetnie sobie radziła, bo tam z taką dużą, z przyczepą, z tym, no nie jachtem, to jest ta łódź rybacka, z tą łodzią rybacką jechałem, no bez żadnych problemów. Dostarcz na parking przy stacji. Dobra, zobaczmy. Zaraz tutaj mam, tu mam. Zobaczmy, dostarcz na parking. Gdzie ta? Tu jest. Jest cysterna. Dobra. I tu mam. O, jak fajnie. To od razu sobie zatankuję. O, jak super. Świetna misja. O, jak super. Świetna misja. To mi się podoba. Bo ta cysterna pewnie jest pełna. Więc ja sobie z niej troszeczkę romnę paliwa. Bo ona musi być pewnie na zielono, żeby zaliczyć zadanie. A ja po drodze też mam cysternę, którą sobie dotankuję. I jeszcze sobie Kennego dotankuję. Oen. Świetna misja. No, dobrze się zaczyna ten odcinek. Dobra, ja sobie tutaj już włączę blok AWD. I sobie tutaj na skurtem pojadę oczywiście. Kręć, 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 kręć. Nie zmieszczę się, nie zmieszczę się. Trudno. Jest. No, tutaj Kenny, słuchajcie. Jakieś takie przejazdy, coś. Nie no, uwielbiam go. Świetna ciężarówka. To, że on ma słaby silnik, to jest taki jego feature, nie? No, ale słuchajcie, on robi robotę, no. W ciężkim terenie, pod górę ma problemy oczywiście, w jakimś tam... Jak ma ciężki ładunek, to może być problem. No ale jak ja biorę cały czas pod uwagę, dobra, on ma słaby silnik, to wezmę, jak jadę z ciężkim ładunkiem, taką drogę, żeby za bardzo pod górę. Chociaż w ostatnim odcinku ja pod najwyższą górę tutaj jechałem, ale wtedy bez ładunku chyba jechałem, o ile dobrze pamiętam. No i podjechał. Dobra, tam jest. Czy może by się tutaj... Tu nie ma skał? Żeby ja tak sobie na skurty pojechał? Są jakieś chyba skały. Ale ja tu chyba przejadę. To nie jest dobry pomysł na trybie trudnym, żeby tu się pukować. No ale co?
Dawaj, Kenny, nie wywracaj się. Dawaj, Kenny, na skróty, tak jest. No i proszę, bez gleby. No i elegancko. Dwójka jest, to może na wysokim pójdzie? O, proszę. Pięknie. Aha, i tu jest taka kładka, takie, to znaczy kładka, no. Drewienka zatopione w tym błocie. Czyli tędy będę wracać z przyczepą. No, 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 o. Kamyczek ci przeszkodził. Ej. A co tu się dzieje? A co tu się dzieje? Tu jest taki większy kamyczek? Co jest grane? Co tu jest grane? Halo? Co tu jest, że... Taka skałka tam... Zaraz, co jest grane? Aha, dobra, widać. Widać. Spory kamyk jest, dobra. No. Tu tak trochę niebezpiecznie, bo... No właśnie. Dobra. Okej, no rzeczywiście spory ten głaz jest. A z tamtej strony jak jechałem, to nie było go w ogóle widać. O jeny. No powiem wam, że taki głaz całkiem, całkiem, nie? No proszę, taka mała pułapeczka, nie? Na Ridroxa. Okej. No to jedziemy. My tutaj też kamole. Nie, ja tedy z przyczepą nie będę jechać z powrotem. Nie, to nie jest dobry. To nie jest dobra miejscowa. Nie, ja sobie pojadę skrótem przez środek. No i jest misja. O, i zobaczymy. Ja podejrzewam, że ta cysterna będzie na fullu, czyli będzie tam 2000 litrów. To jest bardzo fajne, bo ja sobie dotankuję i Kenego, i troszkę moją cysternę, którą mam tutaj ustawioną niedaleko. I tutaj sobie ładnie potankuję. No i git. No i pięknie. No i patrzcie to. No i teraz. Nie ma sensu jechać tamtędy z powrotem. Trzeba przejechać sobie o tutaj. Oho. Kabusia. Jadę niby na trójce. Na wysokim, nie, bo mi spada bieg. Oj, tu jest dziurka. Oj, czemu wysoki poziom wody? Ej! A, bo ja chyba snorkel założyłem ten mniejszy, bo mi się ten wysoki nie podoba. Będę musiał zmienić chyba snorkel w tym. W tym moim monstrum. Dobra. No w prawo!
Jedziemy w prawo. Tak jest. No i tam, no, tam można się potopić trochę. Ale tu widzę, że płytko jest. Dobra, i teraz czy on mi tu... Na razie na jedynce go męczę. Nie. Za wcześnie. Nie da rady. Co tu się dzieje? A je, no tu też są jakieś... Oj, trochę źle pojechałem, bo tu też są jakieś takie... głazy. O, niedobrze. Jeszcze tak wąsko tu jest? No halo. Znaczy wąsko dla Kenego, nie? Jakbym... Anką jechał, by było bez problemu. O dobra, trochę się rozpędził, wysoki bieg, pójdzie. Nie. Niestety, za mocne błotko dla niego. Za słaby silnik, za mocne błotko. No, ale ewidentnie, powiem wam, że no ja dużo Kenem jeżdżę, no bo wiadomo, to Kolumbia Brytyjska i tą ciężarówkę teraz dostaliśmy w tej fazie, ale to jest bardzo dobra ciężarówka na tryb trudny, naprawdę świetna, nie? Świetna na tryb trudny, ona jest mało wywrotna, no mówię mało wywrotna, a miałem przygodę na skałkach, ale dwa razy na skałkach miałem przygodę w tym odcinku, ale jest naprawdę świetna, no i dobra. Podjeżdżam sobie tutaj, tu jest moja cysterna taka, gdzie sobie dotankowuję i teraz zobaczmy. Zatankuj i teraz weźmiemy sobie tą cysternę, o właśnie, czyli Kenny. I teraz nie mogę zejść, żeby było na czerwono, nie? No jak jeszcze raz kliknę. Aha, już jest pełna. Aha, czyli moja cysterna jest pełna i Kenny jest pełen, dobra. Czyli tą misję powinno mi zaliczyć, bo paliwko jest, poziom paliwa jest na zielono. W trybie trudnym jak zejdzie, jak tak sobie w misji bierzemy cysternę i rąbniemy tam paliwo tak, że dojdzie do czerwonego, no to wtedy nie zalicza misji. Ja tak miałem na pierwszej mapie na Michigan, tam rąbnąłem 5000 litrów ropy. I mi nie zaliczyło misji i musiałem dotankowywać tą cysternę do poziomu, aż była na zielono i wtedy dopiero mogłem oddać ją w misji, ale tutaj wszystko gra. Tu cysterna jest na zielono. No powiem wam, że tutaj tym Kenem to chyba cały czas na automacie. Zdecydowanie, cały czas na automacie. A tu mam jeszcze opony, na trybie zwykłym inne opony sobie założyłem, ale na trybie trudnym nie będę zmieniać opon, bo no tutaj kosztuje każdy zakup, trzeba przemyśleć. I mamy w tej chwili Kolumbia Brytyjska 31% i mam 59 tysięcy, dobrze, bardzo dobrze. No to w zasadzie, jako że Kenny też ma możliwość do transportu kłód, to w zasadzie tutaj na trudny wystarczy Kenny i wystarczy Dery Special, bo Dery Special służy jako cysterna. I robimy, nie? I robimy kasiorę. Ja podejrzewam, że w trybie trudnym, jakbym teraz w ogóle nie kupował ciężarówek, i tak troszeczkę robił tylko zadania i robił tylko te rejony i zarabiał z tych kontraktów, to za pewien czas dojdzie do takiej sytuacji, że w ogóle nie będę musiał korzystać z cysterny, będę mógł sobie normalnie kupować BNF tym. O proszę, zaliczyło. No i 2900 spadło.
będę mógł na stacjach kupować, bo pewnie już będę miał tyle kasy. Ale na razie to wiecie, jeszcze wariant bardzo ekonomiczny używam. Czyli na razie cały czas tutaj wykorzystuję, eksploatuję buga, żeby sobie tankować za darmo. I no cały czas pod nośnikiem wstawiam, skoro się staram się, poza kłodami, bo kłód nie lubię wstawiać. Dostarcz na pierwszą platformę, ojeny, nie chcę chyba teraz tego zadania robić. Nie chcę, bo mosty mam nieporobione. Nie chcę teraz robić tego zadania. No, nie chcę teraz tego zadania robić. Przestań śledzić. Ja sobie, wiecie co, chyba sobie podjadę gdzieś tutaj bliżej. W ogóle tu mam też wieżę obserwacyjną nieodkrytą. Może bym sobie tak pojechał tu do góry, tu odkrył wieżę. Tu zjechał. Poza torami bym zrobił. Właśnie. Właśnie, tylko że to jest kupa jazdy. No bliżej, aha. Wsparcie cywili... Czekajcie, bo ja teraz tu trzeba oszczędzać. Tu mam wsparcie cywilizacji, a w ogóle tutaj co tu stoi? Aha! Moja tatarynka tam stoi. To ja może sobie zrobię wsparcie cywilizacji. Tu mam jeszcze. Może jakąś ciężarówkę tutaj sobie wezmę z garażu. Ja tu, coś ja tutaj mam teraz? Ja tu nie miałem Tajgi B? Na trudnym? Jest Tajga B. I zawieszenie ma rozwalone. Oj, oj, oj. Dobra, pokaż tą tego B. Wiecie co, ja zrobię coś innego. Ja sobie tą Tajgę B, to znaczy ona jeszcze nie ma całkiem rozwalonego zawieszenia. Jeszcze coś tam ma, ale ja mam taki pomysł, że sobie wezmę tą Tajgę B. Oj. No, w porównaniu do Kenego to stara o wiele bardziej dynamiczna. Ja sobie włączę tu wysoki. I w ogóle na wysokim biegu, na skrzyni terenowej, no, bardzo dynamiczna jest. No, świetna ciężarówka. No, na tryb trudny naprawdę, oj, tutaj zwolnię. Na tryb trudny naprawdę dobra. Mam taki pomysł, pojadę sobie ją naprawić za kasiorę. Chociaż nie, bo i tak będę pod garażem, to ja sobie pod garażem... Pod garażem ją za darmo naprawię i natankuję, ale ja sobie tą Tajgę teraz, Tajgą pojadę, odpalę sobie zadanie i wezmę sobie na linkę tą ciężarówkę, co tam stoi, tego White Western Stara i sobie pojadę go sprzedać. Bo on mi jest niepotrzebny, bo mam tutaj wiele lepsze pojazdy, o wiele lepsze. No Tajga B, Kenny, Dary Special w porównaniu do, no, do ciężarówki z początku gry, tak prawdę mówiąc, no, to są o wiele lepsze ciężarówki. Dobra, tutaj gdzieś jest zadanie. Zobaczymy. O, nie! Ajajaj. Come on. Dobra, zobaczmy tu. Muszę na mapkę wejść, bo jestem gdzieś blisko. A dobrze, przy stacji jest zadanie. A może ja zrobię inaczej tutaj, żeby tak nie wykręcać. Sobie tak zrobię. O. Odpalę, zobaczę co w tym zadaniu jest. 13 tysięcy tu można oberwać.
Aha, i to jest dostarcz, to jest to samo zadanie co tam. A tu dużo kasiory, ale nie, to bym musiał najpierw. Najpierw bym musiał z tymi platformami zobaczyć, najpierw te mosty bym musiał ponaprawiać. Dobra, to plan akcji jest taki. Najpierw sprzedam sobie White Western Stara, sobie go dostarczę do garażu. Przy garażu sobie naprawę wie Taigę i zatankuję. I Taigą pojadę sobie podblokowywać tę misję. Dobra, chłopie, chodź. Chodź, chłopie, bo prom mam jeszcze nie odblokowany. Chociaż ja i tak tutaj z promu nie będę korzystać w trybie trudnym, no halo. O, pyk, pięknie. Bez użycia pada było. Oj. Włącz silnik, włącz. No jedziesz, dawaj. Robimy to. Czy troszeczkę tu podciągnę go. No chodź. Dobra, jeszcze podciągnę. Doniczka. Dobra, ej, no ty. Dobra, dalej już nie mogę. Teraz, żeby go w pełni nie rozwalić, to muszę go jakoś tu obrócić. Chyba, że zaraz chwila, moment, jak ja sobie zrobię tu, go złapię. Mogę go złapać za rampę. Właśnie, tak sprytnie zrobić. Złapię go sobie za rampę. Wyłącz, on ma włączony silnik, nie? No, ale, no jedź do tyłu. Ojej, a ty skręcasz w tą stronę? Oj, bez sensu. Bez sensu. No niestety, chyba rozwalę go. Albo zaraz. Ty, wróć, co ja wyprawiam, przecież... Wróć, stop, przecież to nie, on już jest zdobyty, nie? On już jest zdobyty, ja nie... A, jeny... Fail? Zmień pojazd, pyk. Obróć ładnie tu. Nawet jeszcze. Zmień pojazd. O. O, i tak sobie ładnie tutaj zrobię, właśnie. O, i tu się ładnie ustawię. Dawaj, ręczny. Zmień pojazd. I tak to się ładnie przecież robi. Bo to nie, bo ten... Ja całkowicie zapomniałem, że ja tego White Western Stara już zdobyłem przecież i ja mogę sobie w niego wskoczyć, nie? Dobra, ręczny. No! Aha, dobra. Wiem, co się stało. Miałem obróconą kierownicę i nie kliknąłem ręcznego. Zmień pojazd. No, i teraz... W ogóle wszystko na kierownicy robię teraz. Jak widać, da się. Dobra. I co, wiedziesz we mnie pewnie? No oczywiście, że we mnie wiedziesz. No jak wychodzi z tego tutaj, to Taiga ma dobry hamulec ręczny. No, zobaczmy. Niski w plusie. Dobra, ten tutaj... Ojej, nie! Nie, w lewo. O nie, nurt mnie złapał, nie! Nie, płynę! Nie, popłynąłem! Dobra, słuchajcie, dobra, o! No to pływanie, nie?
Aj, tego się nie wytnie. Będą heheszki w komentarzach, nie? No, Rejdros, widzę, że ciepło jest. Wybrałeś się na kąpiel. W ogóle chciałem dzisiaj nad jezioro jechać, słuchajcie. Miało być 26 stopni, a tutaj od rana deszcz pada. Chłodno. No, zobaczmy, gdzie mi zapisało. Tak z nurtem wody popłynąłem, że bardziej po lewej powinienem jechać. No dawaj, dawaj, wczytujemy, no przecież to szybki drive jest, come on. What are you waiting for? Move it. No. A w ogóle wczytałem grę i chyba jest inna godzina, coś mi się wydaje. Wydaje mi się, że jest inna godzina. No ej. Ręczny jest założony. No na to, czemu ty się turlasz? No kurczę blade, tajga. Dobra, drugie podejście. No. Zmień pojazd. No. Zmień pojazd. Ojej, no dopiero wczytało, zobaczcie jak przycięło. No. No gdzie jest kropa? No jest, dobra. No ale po co ty jedziesz, ziomuś? W ogóle tam powinien być też kierowca, tak swoją drogą. Dobra, bardziej w lewo. Stop! Jest za mało w lewo. Bardziej w lewo, bardziej w lewo, bardziej w lewo. Tutaj, żeby przodem złapać się. Przodem, przodem, przodem. Dawaj, niski w plusie. Przodem się łapie, tak jest, tu. Dobra, jest, pójdzie. No się. No, człowiek uczy się całe życie na swoich błędach, nie? Za bardzo w prawo i tajga popłynęła. Zresztą tajga na tej mapie już mi któryś raz wrzuciłem wczoraj, przedwczoraj czy przedwczoraj najlepsze fejle z fazy 10 i tam było wodowanie właśnie tajgi po tym mega bugu z Tomkiem Xboxem. Widzę, że tajga lubi pływać. Tajga B. To kamole są. Tajga jakoś nie. Jak są takie duże kamole, to tajgom jakoś tak łatwiej idzie. No tutaj, jeżeli chodzi o Kenego, przez to, że ma ten słaby silnik, to jednak on tam trochę ma problemów. O, ja tutaj sobie tajgę i naprawię, i natankuję, i wszystko zrobię. Pyk. Hamuj. Dobra, odczep. A ja tu mogę to zrobić. Zmień pojazd. Zmień. Przenieść do garażu. Tak, tak. 24 tysiące tylko? Ale słabo, słabo. Spodziewałem się więcej, powiem wam szczerze. O, tutaj troszkę mało tych części naprawczych widzę jest. Ale to nic. Dobra, zmień pojazd.
Najpierw damy sobie napraw. O! Oj, więcej nie miałem. No. Ale to nic, to ja sobie darem zrobię rundkę do garażu i będę miał wszystkie, znowu 150 części naprawczych. Chociaż ja bym jeszcze, wiecie co? Ja bym w Tajdze jeszcze zmienił te kłody. Bo one są wysokie, one troszeczkę powodują, że one tak czasami trochę... Znaczy, jak bez kłód się jedzie, to może nie, ale... Można od drzewa zaczepiać czasami tymi wystającymi takimi prętami. Ja sobie troszkę ją przekonfiguruję. Dobra, zobaczmy. Dostosuj. Dodatki. Dodatek van. A jak ja bym chciał... Ej! Platforma płaska? Ale lipa. Za platformę płaską muszę bulić. Ojeny. Ja podnośnik wrzuci ojeny, 4900. No nie no, no trzeba kupić, nie? Chociaż nie no, na trudnym to ja sobie tą wezmę. No i takie wydatki, widzicie, no... Trudno, trzeba je ponieść. No ale i tak, mimo to... 75 tysięcy zostało, no to jest... nie jest źle. W ogóle, wiecie co, mam wrażenie, że jak włączyłem grę od nowa, to tak jakby od nowa czas leciał. Tak jakby nie zapisało godziny, bo zobaczcie, znowu jasno jest. A już powinno się ściemniać, a jest która? 32 minuty nagrywam. Już powinno się zacząć ściemniać, a przez to, że ja tam utopiłem Tajgę i odpaliłem od nowa SnowRunnera z save'u, to tak jakby ten czas troszeczkę inaczej policzyło. Takie mam wrażenie. W ogóle tutaj za szybko jest. Na tym wysokim też trochę szybko. Szybka zmiana na niską skrzynię biegów. A nie, tu nawet nie trzeba było. Dobra, ale tutaj, słuchajcie, ja tutaj się glebiłem. Nawet, słuchajcie, oglądałem kawałek Chroma Life'u. Jak on tutaj się wyglebił Twinsterem raz i Twinsterem drugi raz. Tak raz za razem się wyglebił. Więc ja wiem, że tutaj jest akurat trudny kawałek, więc ja tak troszeczkę... Zresztą ja tutaj też się glebiłem w tych dwóch miejscach. Więc tak troszeczkę sobie tutaj powoli przejadę i dopiero teraz... O! Dopiero teraz gazujemy. To znaczy, to nie jest gazowanie, no niski w plusie to nie jest gazowanie, no nie oszukujmy się. Oj, tu chyba za szybko będzie. Uszkodzenia można złapać. Ale tuż wysoki sobie dam. Wysoki bieg na skrzyni terenowej powinien być na tyle wolnym biegiem, żebyśmy nie... O, w ogóle wiecie co, jak ja już tu jestem, to ja sobie odpalę kontrakt. Żeby nie musiał potem jeździć. 10 tysięcy. Części serwisowe, metalowe belki? Taki prosty kontrakt? Za tyle kasy? Aha, dobra, bo tu trzeba do dwóch miejsc dostarczyć. Tu trzeba tutaj do jednego dostarczyć. Ja to robiłem na ostatnio na tym. Ja robiłem tą misję ostatnio, to tak... no... To tak... Tam jeszcze... Tam są chyba dwie wieże, gdzie trzeba... Jedna jest tu. Jedna jest tu, a druga jest...
chyba gdzieś jeszcze jest. Bo pamiętam, że chyba drugi etap jeszcze był. Chyba. Ale nie jestem pewien. Może ja tutaj wycofam, bo tutaj mam wrażenie, że no właśnie, tam za tym czerwonym słupkiem taki betonowy bloczek, który by mi tutaj troszkę rozwalił zawieszenie. Dobra, ja tutaj normalnie zawsze jadę, znaczy przyzwyczaiłem się, żeby nie jeździć tędy, tylko żeby jeździć tam jeździć. Ale tutaj, oj, tu specjalnie tędy pojadę, bo tu najbliżej jest pierwszy most do naprawy. No, zobaczymy, na wysokim biegu. No i tutaj są teraz korzenie, jakieś kamyczki, zobaczymy, czy jakieś uszkodzenie mu złapie, bo wysoki bieg na skrzyni terenowej to taka coś a la słabsza trójka. Zresztą to jest chyba trójka, bo jak się zejdzie z tej skrzyni z wysokiego biegu, to na automacie chyba trójkę pokazuje, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, patrzcie, jak zejdę. Dwójkę. Dwójkę pokazuje, no, czyli taka dwójka. No to dwójka to jest taki bieg, gdzie jeżdżę, zobaczcie, po tych kamolach, po tych skałach i tak w zasadzie nie łapię uszkodzeń, chociaż tutaj zwolnię. Zwolnię tutaj, bo ja tu leżałem na zwykłym trybie. Z doświadczenia wiem, że już wiem, które miejsca teraz, na które miejsca uważać. Bo z tą ranę, że nie liczy się, znaczy liczy się, żeby efektywnie jeździć. Bo jak się jeździ jak wariat na wysokozakresowej skrzyni biegów i często się glebuje, no to wtedy no, trzeba jeździć dwa razy i wtedy nam czas misji się wydłuża, nie? No, ale to będzie elegancko. Ja chyba sobie Azowem zrobię tę misję, bo jest bliżej Azow. Ma długą przyczepę na 5 slotów. Też podnosik mam na Azowie. Powinien dać sobie radę. W ogóle zastanawiałem się, czy dzisiaj podłączać kierownicę i shifter. Mówię, a kurczę, tyle z tymi tutaj kabelkami jest, przykręcaniem. Mówię, a zrobię odcinek na padzie, ale mówię, nie. Na trudnym muszę mieć pełną kontrolę. Ostatnio na live'ie jeździłem właśnie shifter i kierownica i powiem wam, że jest kosmos, nie? Jest naprawdę kosmos, jeżeli chodzi o różnicę w porównaniu pad. W porównaniu z kierownicą, w zasadzie w SnowRunner bardzo dużą różnicę robi shifter. Shifter to jest do SnowRunnera coś fantastycznego. Tu z górki to dałem sobie plusie niski i już wysoki. Tu będzie błotko. O, dobra, i mamy. Aha, tu będą. Tu będą dechy. Średnie kłody. A ja miałem tajgę na średnie kłody. No. A, zobaczmy dalej. Tak, już tu jestem, to jeszcze może zobaczę w tych dwóch, co tam trzeba. I pojadę sobie, bo tam jak też kłody, to od razu przezbroję tą tajgę. A zaraz, a tu jest taka. A tu nie mogę przyjechać tędy? Co się stanie? To jest tak głęboko? Nie, no nie jest aż tak głęboko. Jest dobrze. Można powiedzieć, że w tym odcinku przygotowuję grunt pod grube zarabianie w następnym odcinku. Bo jak ja tutaj w tym odcinku już nie zdążę tego zrobić, ale jak ja sobie tutaj odpalę i będę wiedział, co jest potrzebne tutaj do przewożenia, to słuchajcie, to potem w następnym odcinku od razu trzy kontrakty lecą jak nic. Duża rura, dobra. I teraz, czy ja tam mam jak dojechać? Bym musiał na drugą stronę.
A czy ja tutaj jestem w stanie tu przy tym przejechać? Chyba nie, bo na tajdze mam oponę na dachu. Tu scoutem bym się zmieścił, zobaczcie tu, nie? Ale tajgą? Tu mi się coś zabuguje zaraz, no właśnie. A nie mogę spuścić z opon powietrza, żeby przejść pod. Ale tu jest chyba niżej. Tu jest niżej? No nie, 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 widzicie? Się tutaj blokuje. A czy ja wzdłuż tej rury mogę pojechać? No jest tu jedno drzewko, które mnie zastanawia, czy to jest zwykłe drzewko, czy to jest drzewko do przewrócenia. Do przewrócenia, aha, i czy ja się tu zmieszczę? Zmieściłem się, czy ja się tu nie zablokuję? Zablokowałem się. O, o, o. Przejadę? Przejechałem. O, rurę w środku widać, pusta jest. Dobra. Dobra, dobra. I teraz, czy tutaj drzewko się wywróci? Dobra, jest git. Dobra, czy tu jest jakaś skarpa wysoka, z której spadnę? Nie, chyba nie. To drzewko też się wywróci. Dobrze. No nie! Pieniek! Chyba pieniek. O, dobra. A jakbym tak po tej stronie przejechał? Czyli pieniek jest w tym miejscu? Bo Magic Wall wątpię, żeby tu był. Raczej nie. Raczej Magic Pieniek, dobra. Tu mogę przejechać na drugą stronę, tylko czy ja potrzebuję przejechać na drugą stronę? No łatwiej by było. No, dobra. Tu powinienem się zmieścić. No, dawaj, tajga. No i dobra, tu wysoki bieg sobie włączę, czyli taka dwójeczka. No, na której się nie łapie uszkody. Świetna sprawa. Ale komfortowo. 223 litry jeszcze mi zostało. Super. Oj, tu ciężko jest. Tu jest nieciekawie. No, ojej. Dobra. Pokaż zadanie. Akceptuj. Dobra, zobaczy mojego Azowa. Azowa trzeba tylko natankować. I to wszystko. Tylko Azow może sobie kurczę nie poradzić, no. Azow może sobie nie poradzić, powiem wam, no. Bo on ma co prawda opony błotne, ale no to już jest updated truck, czyli troszkę ciężarówka już taka. Tak trochę, no. A gdzie tą zaraz, a gdzie ta duża rura jest do zabrania? Tu. Oho. No dobra. Zatankuję się wracając. 187 litrów dla Azowa to jest. Jazdy, a jazdy.
Tu na razie ona bardzo pozytywnie sobie radzi, ale drogą, którą będę jechać, może być nie tak pozytywnie. Chociaż nie, już nie pozytywnie sobie radzi. Już te duże kamyki przeszkadzają, a jeszcze jak to będę z rurą jechać, no nie będzie to fajne, powiem wam. To nie będzie fajne. Bojen. Ja sobie dam spokój. No. Aha, Azov stoi. Bo ja mam tutaj pomysł na to, jak to zrobić, nie? Mam taki pomysł, że ja tutaj sobie przyjadę moim super niezawodnym. Moją super niezawodną ciężarówką, która sobie na pewno w ciężkich warunkach da radę. Nie to co Azov. Ja wiem, że jest masę fanboyów Azova i mówią, że to jest świetny track i w ogóle. Ale moim zdaniem już troszeczkę updated na te wczesne rejony, tak. Ale czym dalej w las, tym gorzej z Azovem, nie? No, to będę musiał jednak tutaj. Chyba, że ja zwykłą Taigę mam. Mam zwykłą Taigę w garażu, tylko czy ja mam tu ją przeniesioną na ten rejon? Zixa mam. 3500. No, Zix by było wiele lepszy. Też 3500, nie? To może... No, biorę Zixa. Zobaczmy, silnik, zawieszenie opony. Siodło wysokie. Utopiłem 3500 właśnie, nie? Bo Znix nie ma małego siodła. Ja! Drugi fail dzisiaj. Dzisiaj pływanie to pierwszy fail i drugi fail. Drugi fail to właśnie... Patrzcie. Ale Znix nie ma buga na... Klaksony. Reflektor, dobra, czekajcie, gdzie on to ma wydech? O, Zix chyba, no Zix nie ma, dodatek van. Widzicie, Zix nie ma, patrzcie, pyk. Zix nie ma buga na dodatki, aj, utopiłem 3500. I też nie wiem, czy to dobre, żeby... Taigą. Nie no, Taiga da radę. Ojajaj. Niskie siodło, pyk. Podnośnik. 5700. Jeszcze jedną rzecz muszę w Taidze zrobić. Ona w tej chwili ma ten standardowy przód, nie? Który strasznie wystaje i blokuje się na korzeniach. Ten jest lepszy. Ten jest lepszy. Albo ten, albo ten. Ten idę. Silnik ma maksa, skrzynia biegów, terenowa. Ajajajajaj. Dobrze, chociaż naprawiona jest. No i ile wyszedłem po tym odcinku? 61 tysięcy, no to... 2000 do przodu. Ale Taigę sobie przyniosłem, Zixa sobie przyniosłem, no... Z Zixem to fail.
ewidentnie fail z X-em. No i dobra, różnica teraz pomiędzy Azowem a Taigą, nie? Obie ciężarówki są od samego początku w SnowRunnerze. I zobaczcie. I zobaczcie, dojeżdżamy tam do tej przyczepki wywróconej. Tu nawet dam bardzo powoli, bo tu muszę po tych kamolach przejechać. I nie wiem, czy mi się uda. Nie uda mi się. Tu mi się nie uda. Dobra, to zrobię troszeczkę, ale ty cofaj się. Zrobię troszeczkę inaczej, pyk. Dobra, nic tu nie widzę, gdzie ona jest? Tu. Jeszcze kawałek muszę pociągnąć, bo ona w takim miejscu stoi, że nie fajnym. Jeszcze kawałek. Dobra. Tu przy tych skałach najbardziej trzeba uważać, bo prędkość powoduje, że na tych skałach się bardzo łatwo można uszkodzenia złapać, nie? No i dawaj. Cyk. Pojazd jest za daleko? Dobra. No i zobaczcie, ten sam kawałek. Przed chwilą tutaj Azowem się... No jeny, no... Azowem tu się wkleiłem. Zobaczymy, jak Taiga sobie da radę. Taiga powinna to przejechać na niskim. A się okaże, że też się wklei, nie? To będzie dobre. To będzie dobre, jak Taiga się tu wklei. No też sobie dobrze nie radzi. No ale się buja, jedzie. No jest lepiej, lepsze opony po prostu, większe. O, i tutaj? No nie gadaj, że się też wkleiła ta jak Azow, nie? Słuchajcie, Azow jest jeszcze bardzo dobrą ciężarówką. On robi robotę, jest świetny. Jest świetny po prostu, mało pali w porównaniu do Taigi, świetny jest. No nie. Wydałem Karasiorę na Taigę, a też się wkleja. Ale lipa, ale wstyd. Niepotrzebnie Kasiorę wydałem, żeby tutaj przenieść. Bo się Taiga tak samo wkleiła jak Adolf i ja. Ale dobrze, Taiga mi się może mi się przydać tutaj. Zobaczymy. Gorzej będzie, jak ja tutaj będę jechać z tą... Nie, no, ale wiecie co, naprawdę, bo ja chciałem szybko to zrobić, żeby nie jechać tutaj tym... Kenym, nie? A Keny też ma niskie siodło i powiem wam, że ja powinienem tu przyjechać Kenym, zabrać tą przyczepę Kenym i trach i nara, i bym miał wszystko pięknie ogarnięte, a tak? Czy Azowem, czy Taigą, to będę tutaj się męczyć. No, trzeba było Kenego uzbroić w siodło, przecież trzeba było z nim tu zjechać i zobaczycie, że ja w następnym odcinku będę się męczyć tutaj tą Taigą. Nieważne, czy Taigą, czy Azowem, będę się męczyć. A Kenem bym to sobie elegancko ogarnął. Ja tylko niepotrzebnie wydałem na kasę i to jeszcze kupiłem podnośnik i przeniosłem 2-0, o, ale fail. No ale dobra, nic, w plusie jestem. Porobię te kontakty z rurami, będzie dobrze. Będzie dobrze, bo tutaj proste są te kontrakty. Jedną rurkę dostarczyć, drugą będzie Kasiora, nie? No ale to fail, no. O,
Będziecie w komentarzu mnie teraz łacha ze mnie targać, ale trudno, biorę to na klatę, nie? Zarządzaj ładunkiem, no nie. Ładuj ręcznie. No i w ogóle podnośnik w Kenem działa lepiej niż tutaj. Tajdę, ale... Nie, no super! Po prostu... Chwila, moment. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, bo to już jest koniec tego odcinka. Nieunikniony. Jak wam się podobał, to dajcie tutaj łapeczkę w górę. A jak chcecie ze mnie się pośmiać, że wydałem na 200 żarówy, to też możecie, nie ma problemu. I słuchajcie, widzimy się w następnych odcinkach na moim kanale. Z tej strony Rizrox, siema, yo!